Witam naszego gościa miłego, który od niebawem będzie naszym zawodnikiem. No powód to widać, dlaczego jesteśmy tak trochę inaczej ubrani jak na co dzień. Chcielibyśmy po radomsku przywitać Daniela. No i powód tej konferencji to jest właśnie ten, że dzisiaj z Danielem podpiszemy umowę wstępną na sezon 2014-15. Mogę na panu jeszcze w naszą stronę spojrzeć? Dzięki. Klub z Radomia pokazał w ostatnim sezonie, że gra dobrą siatkówkę i chce się rozwijać. I dlatego trener Robert Prygiel mnie przekonał do tego, żebym tutaj przyszedł. Bardzo z tego powodu się cieszę. Po 7 latach odchodzę ze Skry Bełchatów, ale myślę, że trafiam do również dobrego klubu, który jest bardzo dobrze zorganizowany i myślę, że sportowo ten klub nie będzie słabszy niż rok temu i myślę, że ten klub będzie grał taką siatkówkę jak w ostatnim sezonie. I tak jak zaznaczyłem bardzo, ale to bardzo się cieszę, że tutaj się znalazłem. Nie będę też ukrywał, że taką kropkę na D, że trenerem w tym zespole jest Robert Prygiel i dlatego wybrałem Czarnych. Na dzień dzisiejszy prezes poinformował trzech zawodników, to jest Józek Piowarci, Kuba Radomski i Bartek Neroj, że nie przedłużamy z nimi umowy. Ja wczoraj z nimi rozmawiałem, podziękowałem im, bo tak naprawdę takie decyzje są dla nas bardzo ciężkie. Każdy z nich chciał grać dalej w tym klubie. Przedłużyliśmy umowę z Michałem Kędzierskim, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. W miejsce Bartka pozyskaliśmy w naszym przekonaniu bardzo dobrego zawodnika. Jest to reprezentant reprezentacji Niemiec, pierwszy rozgrywający Lukas Kampa, zawodnik bardzo doświadczony, 28-letni, który grał i w Białgorod, i w Modenie, także już możemy się pochwalić, bo uważam, że to jest dla nas również bardzo, bardzo, że będzie bardzo udany transfer. I przedłużyliśmy wczoraj również kontrakt z Dirkiem Westphalem, z czego również jestem zadowolony. W tamtym sezonie był to może zawodnik niewidowiskowy, ale zawodnik z perspektywy sezonu najbardziej wartościowy dla naszej drużyny.